Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza najmłodszych na kolejne warsztaty. Na sobotnie przedpołudnie przygotowano zajęcia plastyczne, a w poniedziałek po południu na dzieci czekać będzie kolejna odsłona pogadanek o sztuce. W Miejskim Ośrodku Kultury w Starym Ratuszu gości obecnie wystawa Mistrzowie Ilustracji, na którą chętnie tutaj zapraszaliśmy, ale przy tej okazji również wystawa ta stała się inspiracją do tego, żeby przygotować warsztaty dla najmłodszych. I pomyślałam, że ciekawa będzie zabawa z kreską, ale też żeby poznać kilka historii o naszych mistrzach rysunku i ilustracji, żeby poznać ich pracę, a na tej podstawie również wykonać swoje rysunkowe historie, pobawić się troszeczkę kreską i linią, poznać, czym jest kontur, właśnie czym różni się kreska od linii, jak również zobaczyć, gdzie w naszym otoczeniu znajdują się linie, czy tutaj w ratuszu, czy na zewnątrz, czy w przyrodzie. Ale to też będzie taki moment, żeby troszeczkę poeksperymentować, bo nie będziemy tylko siedzieć przy stołach i rysować na kartkach, ale również postaramy się rysować zamkniętymi oczami, wykonać najbardziej prosty kontur na świecie, ale również taki gigantyczny, żebyśmy mieli o czym opowiadać. Postaramy się wczuć w linię, bo nie wszystkie linie są proste. Są również i skośne, i zgeometryzowane, i pofalowane. Także postaramy się zrobić kilka zadań ruchowych. Więc będzie troszeczkę zabawy, trochę śmiechu i trochę rysowania. Każdy na pewno wyjdzie stąd zadowolony z pracą własną, plastyczną. Zapraszam. A zajęcia odbędą się już w najbliższą sobotę, 26 o godzinie 11, właśnie tutaj w Starym Ratuszu. Zapisy na warsztaty są prowadzone telefonicznie i mailowo. Zapraszamy bardzo serdecznie dzieci z opiekunami i dzieciaki w najbliższy poniedziałek, 28 lutego o godzinie 17 i 18.30 na kulturalne maluchy i dzieciaki. To jest nasz cykl, który kontynuujemy od zeszłego roku. W zeszłym roku zaczęliśmy, teraz kontynuujemy i wracamy do zajmowania się sztuką. Sztuką, dziedzictwem kulturowym. Nam najbliższe, prowadzimy to z Dominiką, najbliższe nam są sztuki plastyczne i muzyka, ale zahaczamy też o literaturę i teatr, no żeby dzieci oswoić właśnie z tymi zagadnieniami. Tak, mamy takie kategorie. Była sztuka straszna, rzeczywiście, to było ostatnie spotkanie. Teraz weźmiemy na tapetę sztukę poważną i śmieszną i zestawimy je ze sobą i sprawdzimy z dzieciakami podczas różnych fajnych zabaw i aktywności, jak jedno wynika i często zazębia się z drugim i jak rzeczy śmieszne mogą mówić o bardzo poważnych sprawach i tematach. Zapisy w tym przypadku należy kierować na adres staryratusz@mok.gniezno.pl.